Od miłego akcentu i wystąpienia Andrzeja Ordysińskiego, przewodniczącego Kieleckiej Rady Seniorów, rozpoczęła się kolejna sesja Rady Miasta obecnej kadencji. Po wprowadzeniu zmian do proponowanego porządku obrad, informacji przewodniczącego Rady i prezydenta miasta o pracy między sesjami, radni przeszli do merytorycznej części obrad. Podjęli uchwały o wprowadzeniu zmian do budżetu miasta na rok bieżący i do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2045. Wiele dyskusji, także z głosem rodziców, wywołały uchwały likwidujące, zmieniające lokalizację bądź dotyczące przekształceń kilku szkół, w tym 11 LO imienia Gałczyńskiego, Szkoły przysposabiającej do pracy oraz Zespołu Szkół Informatycznych imienia generała Józefa Hauke-Bosaka. Radni, choć niejednogłośnie, uchwały te przyjęli. Marek Scelina, dyrektor kieleckiego MOPR-u, przedstawił kilka uchwał porządkujących m.in. sprawę ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, za usługi świadczone w ramach ustawy o opiece społecznej, czy wreszcie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uchwały te radni przyjęli jednogłośnie. Podobny wynik miało głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście. Miasto Kielce i dzisiaj radni miasta przyjęli uchwałę aktualizującą do tej pory obowiązującą uchwałę w sprawie zasad dopłat do pieców, do tej wymiany pieców. Podkreślam, że nam zależy na likwidacji tych starych pieców i miasto warunkuje uzyskanie takiej dotacji poprzez zlikwidowanie starego źródła ciepła. W tym roku miasto dopuściło do dotacji tych mieszkańców, którzy byli pominięci wcześniej. Czyli w tych terenach, w tych strefach miasta, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do centralnego ogrzewania lub gazu, będzie można możliwość uzyskać z miasta dotację na piec piątej klasy, ale warunek opalanych peletem. Bardzo wyczerpująco i długo, bo blisko godzinę trwała prezentacja stanu zanieczyszczenia powietrza w Kielcach. Radni, a także inni uczestnicy obrad mieli okazję poznać nie tylko przyczyny takiego stanu rzeczy, ale też sposoby walki ze smogiem. Wskazano m.in. na działania prowadzone przez Straż Miejską czy politykę realizowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Bez głosów przeciw czy wstrzymujących się, radni podjęli również uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych oraz wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą Przebudowa Placu Wolności wraz z budową parkingu podziemnego w trybie partnerstwa publiczno-prawnego.